Dzisiaj vlog ogrodniczy, co się dzieje w ogrodzie wiosną. Na razie mało się dzieje. Tutaj mamy kasztany. Zabrałam się za pranie przy pomocy kasztanów. Może nagram osobny film o tym, albo coś napiszę. Okazało się, że nie tak łatwo obrać kasztany ze skórki, żeby nimi prać. Kasztany pozbierałam oczywiście jesienią, ale się okazało, że żeby rozłupać kasztany i dobrać się do owocu, który służy do prania, to nie tak łatwo je właśnie rozbić, więc trzeba je podsuszyć. Ostatnio suszył się na piecu, a dzisiaj korzystam ze słońca i suszę kasztany na słońcu. Kot również korzysta ze słońca i wygrzewa się na pięknym recyklingowym dywanie mojej produkcji. Wszyscy są zadowoleni. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy bluszcz. Bluszcz, który ukorzenia się w słoikach i będziemy go wsadzać do ziemi i później sadzić przy płocie, żeby ładnie się oplatał, ponieważ on jest zimozielony, więc i zimą będzie ładnie wyglądał. I mamy sadzonki, które będziemy wkładać do ziemi. Tutaj mamy pigwę i piękną różę, która ma rosnąć koło domu. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ciąg dalszy nastąpi. Kontynuujemy wiosenne zwiedzanie ogrodu. Huśdawka wróciła już na swoje miejsce. A tutaj w tle wielka kupa. Pigwa? Nie pigwa. Wielka kupa. Kupa obornika. Kupa obornika. Obornik jest świeży. Już przestał śmierdzieć na szczęście. Jeszcze czasami jak zawieje, to go czuć. Jest to kurz obornik. Jeżeli chcecie szybszego efektu, można kupić obornik suchy, granulowany, który nie śmierdzi. Ten obornik będzie musiał się kompostować gdzieś do jesieni, ale ponoć super odżywia ziemię i plony będą większe. Zobaczymy w praktyce, co z tego wyjdzie. Co tu mamy dalej? Drzewka. A tu mamy wierzbę, która zakwitła po raz pierwszy w naszym ogródku. Wierzba ma działanie głównie ozdobne. A tutaj idziemy dalej. Mamy pnącą różę. Pnącą różę, która już została wsadzona do ziemi i będzie się pieła po tym oto słupku w przyszłości. Tu mamy kompostownik. Nie jest on najlepszym rozwiązaniem. Co do wielkości sprawdza się na rodzinę roślinożerną. Niewygodne jest to, że przerobiony kompost wyciąga się tędy. Jest to dość uciążliwe. Planujemy zbudować kompost dwu- albo trzykomorowy. Jeżeli do tego dojdzie, to też o tym coś nakręcę. Tu mamy zawartość kompostu. Niektórzy twierdzą, że cytrusów nie wolno wrzucać. Ale zimą tych cytrusów mamy trochę, bo niewiele jest do jedzenia świeżych owoców, oprócz jabłek. Więc trochę cytrusów też wrzucamy. Wrzucamy wszelkie obierki, chusteczki, kartony, papiery, gałązki, liście. I mamy kompost. Ziemię mamy słabą. Do róży dodaliśmy trochę kompostu oraz ziemi ogrodowej, żeby miała więcej siły, by rosnąć. O, tu mieszamy ziemię ogrodniczą z naszą ziemią i wkładamy bluszcz, żeby się ukorzenił. To sam się ta donita przewraca. W międzyczasie nasza róża została wyściółkowana korą, żeby chwasty jej nie pochłonęły zbyt szybko. Tu mamy zupę dla róży. Jest tam astwid, rosa humus i obornik. Czyli sama natura, która wzmocni nasz piękny kwiat. Tutaj porzeczki wypuszczają pierwsze listki. A tutaj mamy jagody. Na razie wszystko jest szaro-bure na filmie, ale zaufajcie, że będzie pięknie.
Notyfikujemy miejsce pod jeżynę bezkolcową, taką piękną, która ponoć super gasi pragnienie. Ja osobiście najbardziej lubię konfitury jeżynowe i ciasto z jeżynami. Już wkrótce. I w końcu kolorowy akcent. Tutaj mamy żonkile, a tutaj hiacynty. Kupowaliśmy je zimą 1,5 roku temu, albo 2 lata temu, jakoś tak, żeby umilały nam zimę i potem je wysadziliśmy. W zeszłym roku nie wybiły, bo był przymrozek i wszystko padło, a w tym roku pięknie nam zakwitły. Nasza jeżyna już jest w miejscu, w pięknym umiejscowieniu pod rynną, która będzie ją zasilać. Teraz została nam jeszcze pigwa. Tu mamy pięknie ukorzenioną pigwę i właśnie wsadzimy ją do ziemi. Gdzie ją włożymy? Podążajmy w poszukiwaniu miejsca. Jesteśmy coraz bliżej. Jest przygotowane miejsce na naszą piękną pigwę. Tadam! A tu mamy nasz bluszcz porozsadzany. Do starych, niepotrzebnych kubków i doniczek. Potem będziemy go sadzić przy płocie. Ptaki śpiewają, słońce świeci. I ostatni punkt programu. Kaktusy wracają na dwór po zimowaniu w środku. Najpierw trzeba je podlać, potem będą sobie żyły własnym życiem. I pięknie nam zakwitną prawdopodobnie. I kolejne kaktusiki zażywają kąpieli.